Zapraszamy serdecznie siostrę. Jeszcze raz krótko przedstawię siostrę. Siostra Joanna Nowińska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego, świętego Wincentego a Paulo, jest znaną i cenioną biblistką w Polsce. Także myślę, że tutaj same mądre rzeczy usłyszymy. Przy okazji jest doktorem habilitowanym, więc myślę, że ta wiedza jest bardzo szeroka. Serdecznie zapraszamy, siostro. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem ogromnie zaszczycona możliwością spotkania się z Wami, że ogromnie cenię fakt obecności mężczyzn w Kościele i tego, że ogromnie Wam zależy na tym, żeby spotykać się z Bogiem. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się zagadnieniu Kościoła w następujący sposób, poprzez następujące zagadnienia. Po pierwsze, przyjrzymy się samemu pojęciu, które jest istotne, dlatego że nam pokazuje, o co Panu Bogu chodzi w samej instytucji Kościoła i z czego wyrastamy, ku czemu Pan Bóg nas prowadzi. Potem przyjrzymy się poszczególnym obrazom, które nam pokazują, jak Pan Bóg widzi relacje w obrębie Kościoła, relacje z Nim. Zatem, kiedy myślimy o Kościele, to myślimy o wspólnocie, która nie jest wspólnotą dla istnienia, żeby istniała, ale jest to wspólnota, której sama nomenklatura mówi już nam o tym, że są to ludzie ekkaleo. Przepraszam, to jest jeden, jedyny taki slajd. Po grecku kościół to eklezja. Eklezja to są ci ludzie ekkaleo, czyli z zawołania. Zatem, kiedy myślimy o wspólnocie kościoła, to myślimy o tych, którzy skontaktowali się z Bogiem, czyli mają doświadczenie bycia zawołanym. Usłyszeli to wołanie. Kolejna sprawa. Usłyszeli i odebrali wołanie, zaproszenie. Inicjatywa Pana Boga permanentnie idzie do nas. I teraz to zależy wyłącznie od nas. Czy my na Jego zaproszenie, na Jego osobę zareagujemy, czy nie? Żeby być wspólnotą Kościoła, żeby być Kościołem, trzeba po prostu odpowiedzieć. I to nie jest jednorazowa odpowiedź, na zasadzie dobrze raz odpowiedziałem, na wieki trwa, tylko z każdej sekundy weryfikujemy fakt, czy jesteśmy Kościołem. Czyli czy ja jestem ekkaleo, czyli z zawołania. Jeżeli myślimy o tej przestrzeni z zawołania, to per analogiam, te obrazy mają tylko służyć naszej percepcji, naszemu szerszemu rozumieniu danych kwestii. Jak odwołamy się już do pierwszego doświadczenia człowieka, który usłyszał głos Pana Boga i na tej osobie Boga się skoncentrował, czyli na Abrahamie, to wiemy, że mamy do czynienia z kimś, kto rozpoznał w zapraszającym osobę, i za tą osobą, za propozycją tej osoby poszedł. Co wyróżnia Kościół? Kościół wyróżnia ukierunkowanie na osobę Boga. Nas nie wyróżnia to, co robimy. Tu nie chodzi o robotę. Tu jest pytanie, kto woła, czyli kto rozdaje karty, na kogo patrzymy, a nie tylko, czy usłyszeliśmy wołanie. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie w Biblii Pan Bóg zwraca uwagę, zwłaszcza w Jeremiaszu w 7 rozdziale, nie chodzi mi o to, żebyście literalnie zachowywali moje słowo, ale żebyście słyszeli mój głos, czyli żebyście rozpoznali mnie, mówi Pan Bóg, jako osobę. Rozpoznać Go jako osobę, która do nas mówi i która nas zaprasza. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że kontaktując się z Bogiem, który jest życiem, pozwalając Jemu się zawołać, my sami zyskujemy szansę tego, że przez bycie z Nim dokonuje się przemiana każdego z nas. I to jest to pierwsze doświadczenie, które jest nam zaproponowane przez Boga. Kiedy Pan Bóg myśli o ekkaleo, czyli o ludziach z zawołania, którzy odpowiadają na Jego wołanie,
to myśli o tych, którzy będą czerpali z Niego życie, czyli będą po prostu żyli. Chodzi Mu o to, żebyśmy żyli. Nie żebyśmy byli wyschnięci i umarli. Pierwsza sprawa to jest doświadczenie Kościoła jest dla Ciebie. Dla Ciebie osobiście. Czyli spotkanie z Bogiem jest dla Ciebie, żebyś Ty żył. Co czyni fakt, że jesteśmy z zawołania? Fakt, że tych, którzy odpowiadają na zawołanie, jest więcej. Pewnie kojarzycie taki fragment z Ewangelii, wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. I my mówimy, dobra, Pan Bóg blondynów lubi, brunetów niekoniecznie, prawda? Więc oni się nie załapią. Nie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że Pan Bóg ma preferencje i jednych wybiera, a innych nie wybiera. Pan Bóg mówi do wszystkich. Stajesz się wybrany, jak odpowiadasz. Stajesz się Kościołem, jak odpowiadasz. Wtedy się nim dziejesz. Czyli będąc w relacji z Bogiem, odpowiadając na Niego, stajesz się Kościołem razem z innymi, którzy też odpowiadają. I teraz proszę zwrócić uwagę, im bliżej jesteśmy środka, czyli osoby wołającej nas, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem. To jest istota Kościoła. Za chwileczkę Święty Paweł nam będzie podpowiadał, jak budować jedność Kościoła, jedność ciała, ale osobą, wokół której tworzy się jedność, jest Bóg. Jedność nie jest ideą, nie jest realizacją planu. Jedność jest ukierunkowaniem na Boga. Im bardziej patrzysz na Boga, tym bliżej jesteś ludzi. I teraz można zweryfikować, jak to sytuacyjnie u nas de facto wygląda. Co jest ciekawe, w terminologii Dziejów Apostolskich pojawia się odniesienie Ecclesia Tuteu, czyli Kościół Boga, z zawołania Boga. Cały czas jest odniesienie do Jego osoby. Nie ma, że jest Kościół, bo Kościół, czyli ci, którzy odpowiedzieli. Tylko ci, którzy odpowiedzieli na wołanie Boga, idą ku Niemu. Co im to daje? Co to zmienia? Pierwsza sprawa, dostrzegamy, że Pan Bóg mówi do wszystkich. I dostrzegamy, że Kościół rekrutuje się z nas z całego świata i my jednocześnie, widząc ludzi z różnych prowieniencji, mówimy okej, Pan Bóg ich zaprasza i to nas też zaprasza do takiego zainteresowania się całym światem. Co więcej, kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, to co cechuje pierwszy Kościół, to jest wyznawanie Jezusa. Ja odpowiedziałem na Jego wołanie. I ja chcę Go wyznawać. Idę za Nim i wyznaję to także ustami. Dlaczego? Bo słowa mają moc. Gruntują w nas świadomość. Zatem Kościół, który wielbi, przepraszam Was, ale tak, żeby ilość kobiet była większa na tym spotkaniu. Stąd ten slajd. I teraz chciałabym, żebyśmy wrócili do samych początków. Dlatego, że mamy do czynienia z ludźmi wśród nas, którzy są powołani z bardzo różnych kontekstów sytuacyjnych. Każdy z nas jest zupełnie inny. I mamy Boga, który mówi, ja zmienię Twój sposób życia tam, gdzie jesteś. Pan Bóg Cię spotyka, tak jak spotykał apostołów w Twoich realiach. Ale i On przez to, że spotyka Ciebie w Twoich realiach, że tam Ciebie zaprasza, do Ciebie kaleo, czyli woła, a Ty odpowiadasz Mu na to, to tam w Twoich realiach życia stajesz się Kościołem. Nie stajemy się Kościołem tylko na Jasnej Górze. Stajemy się Kościołem wszędzie tam, gdzie jesteśmy, odpowiadając na obecność Boga. Boga, którego obecność, z którym kontakt zmienia nasz sposób życia. To nie my Go zmieniamy. To fakt, że spotykamy Jego, zmienia nas. To, o co Bogu bardzo chodzi, to jest wprowadzenie nas w Jego myślenie. Czyli nie chodzi o to, że będziemy Go kopiować czy naśladować. Nie będziemy robić dokładnie to samo, co robił On. Mamy poznać, jak On myśli. Po to czytamy Ewangelię. Po to zagłębiamy się w całą Biblię, żeby zobaczyć, jak Bóg myśli, jak Bóg patrzy, jaki Bóg ma światopogląd, mówiąc tak kolokwialnie po naszemu. Żeby wiedzieć,
co ma na myśli ten, który mnie woła, jak mi opowiada o jakichś sprawach, jak mi rozświetla jakieś sytuacje życiowe, jak on funkcjonuje, żebyśmy się wtrybili w jego myślenie, bo wtedy będziemy z nim współpracować. Czyli ogromne ucho zasłuchane w niego, tak żebyśmy mogli jego spotkać. I tutaj pojawia nam się jeszcze jedna bardzo istotna sytuacja. Pojawia nam się fakt, że na różnych etapach życia bardzo różnie będziemy reagowali na doświadczenie Pana Boga. I teraz razem z naszym życiem musi rozwijać się nasza relacja z Nim, czyli nasze odpowiadanie na to kaleo. Czyli rozwój. To nie jest tak, że jeżeli dzisiaj funkcjonujesz w dany sposób, odpowiadasz na działanie Pana Boga, modlisz się w ten czy w inny sposób, to nie znaczy, że to się nie zmieni. A jak się zmieni, to super, bo to znaczy, że się rozwijasz. Kościół to jest rzeczywistość, która się rozwija, która będzie przechodziła od obrazu do obrazu, żeby zrozumieć. Dlatego dzisiaj mamy kilka obrazów, którymi przyjrzymy się, o co Bogu chodzi, jak myśli o Kościele. Bo jest pytanie, o co Bogu chodzi w Kościele. Jak Pan Bóg widzi Ciebie jako mężczyznę w Kościele? Jak On Ciebie widzi? Jak Pan Bóg widzi kobietę w Kościele? Jak Pan Bóg widzi Kościół? Czyli wejście w Jego optykę. Chciałabym, żebyśmy najpierw odwołali się do samych początków. Początki, jeśli chodzi o same ukonstytuowanie Kościoła. Jezus wyszedł na górę. I zawołał do ciebie, do siebie, proskaleo, kaleo, wołać pros w swoim kierunku. Tych, których etelen autos sam chciał. Chciał sam on dokładnie. To, że tu jesteśmy, to, że tego słuchamy, to jest efekt myślenia Boga o tobie. To określenie sam chciał, wszyscy czujemy, że to jest określenie trochę takie tautologiczne, trochę takie no, niepotrzebne, nie po co sam, który chciał, co nie, po co to słowo sam. Właśnie dlatego, że ono tu jest, ni z gruchy, ni z pietruchy, to chodzi o to, że akcent pada na to, że to Jezus chce. No to teraz jest pytanie, Panie, a jak Ty to widzisz? No to mamy. Pierwsze, Jezus przywołał, a oni przyszli do Niego, pros auton, w Jego kierunku, do Niego. Nie przyszli do roboty, przyszli do Niego. Nie przyszli do planów, przyszli do Niego. Uczynił 12 i teraz jaki jest cel? Żeby z Nim byli. To jest pierwszy cel. Żeby z Nim byli. Od tego się wszystko zaczyna, od tego zaczyna się Kościół. Żeby z Nim byli. Bez bycia z Nim nie jesteśmy Kościołem, bo nie wiemy, o co Bogu chodzi. Dalej, dopiero na drugim miejscu, żeby mógł ich wysyłać. To jest dopiero na drugim miejscu. I na trzecim miejscu, żeby mieli Jego moc, ekstuzja, Jego moc wyrzucania złych duchów, czyli żeby było w nich tyle przestrzeni, żeby Bóg ze swoją mocą mógł wyrzucać złe duchy przez nich wchodząc w środowiska. Nie, że dostaniemy moc i sobie pomachamy, tylko że Pan Bóg, będąc w relacji z Tobą, pyta Cię w danej sytuacji, czy On może przez Ciebie działać. On. I na tym polega wyrzucanie złych duchów. Wszystko zaczęło się już znacznie wcześniej, bo myśl o Kościele rodzi się wcześniej. Tak naprawdę wyrastamy z doświadczenia przymierza Izraela, z doświadczenia słuchania Bożego głosu w Izraelu. Wyrastamy z czegoś, co jest określone w Starym Testamencie mianem kahal. Kahal oznacza zgromadzenie. I tam nie ma akcentu na to, że z zawołania. To jeszcze nie jest wyakcentowane. Kiedy Jezus powołuje 12, kiedy Jezus tworzy Kościół, mówi, istotą jest kontakt ze mną. W Starym Testamencie lud przymierza kształtuje się
na zasadzie propozycji ze strony Pana Boga i wejścia w tą propozycję. Czyli jeżeli Pan Bóg mówi, ja będę wam błogosławił, ja dam wam ziemię, dam wam potomstwo, czego oczekuję od was, że będziecie chodzić wobec mnie, że moje słowo i przynależność do mnie będzie się dla was liczyła i ja będę wierny. Czasem kolokwialnie mówimy, do tańca trzeba dwojka, do kościoła obowiązkowo, Boga i ciebie. Z tego wyrastamy. Pan Bóg będzie, kiedy człowiek złamie przymierze, kiedy człowiek, moglibyśmy przełożyć na dzisiaj, złamie swoją przynależność do Kościoła. Pan Bóg jest pierwszym, który mówi, odnawiamy nowe przymierze, wchodzimy na nowo. Znamy całą rzeczywistość sakramentalną, która nam pokazuje, że Boże wezwania są nieodwołalne. Jak Pan Bóg do ciebie mówi, On zdania nie zmienia. Ty jesteś dla Niego ważny. Do kogo mówi? Do wszystkich. Do każdego inaczej. I teraz, kiedy przechodzimy przez Stary Testament, to widzimy, że każda zapowiedź, którą daje Pan Bóg, każde słowo, które daje, ono się realizuje w Jezusie. I w Jezusie wy macie to szczęście, bo w Jezusie widzicie faceta. Konkretnego faceta. Pan Bóg chciał stać się facetem. Dlaczego? Żeby wam też pokazać od strony tej stricte ludzkiej, co to znaczy być facetem, który kocha, facetem, który ma kontakt z Bogiem, facetem, który nie pomija nikogo. Myślę, że to nie jest bez kozery. Ten fakt, że wcielenie dokonuje się właśnie jako mężczyzna. Po co jest wcielenie? Po to, żebyśmy mieli namacalne doświadczenie Boga. Żeby to wszystko, czego nie uchwyciliśmy w Starym Testamencie, stało się dla nas realne. I po to, żebyśmy zobaczyli, że nasze życie jest do przeżycia i przez śmierć można przejść. I można dobrze skończyć. Dalej, za śmiercią. To, co jest trudne w przekazie Jezusa i co dla nas jest trudne, to jest fakt, że wszystko jest ze śmiercią włącznie. I tutaj apokalipsa króluje, bądź wierny aż do śmierci, to znaczy do śmierci włącznie. Dlaczego? Bo ten, który idzie przed tobą, przeszedł przez śmierć, krzaki przetarte. On przeszedł, jest żywy. Zaprasza ciebie, żebyś poszedł za nim, nie żebyś przecierał szlaki. Wszędzie, dokąd wchodzisz, on już jest. We wszystkim, gdzie chcesz iść, on jest pierwszy. I tak jak mamy to stwierdzenie, tą propozycję ze strony Jezusa, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. To pierwsze jest pytanie, chcesz iść za mną, mówi Jezus? Wiesz, co to znaczy? Jak idziesz za kimś, to on idzie przed tobą. Czyli czy chcesz iść za mną, czy za sobą? Jak chcesz iść za mną, to mnie wpuść. I po to jest to zaprzyj się. Czasem mówię kolokwialnie, wciągnij brzuch i wpuść Jezusa przed siebie, żeby iść za Nim. Tam nie chodzi uderz w siebie. Byłoby to nielogiczne. Tekst grecki pokazuje, zrób Bogu przestrzeń, żeby mógł być przed tobą, żebyś szedł za Nim. I kiedy myślimy o tym, jak Pan Bóg widzi Kościół, to widzimy w Jezusie. Jezus mówi, za mną, nie za swoją ideą, nie za swoją myślą, za mną. Co to znaczy? Permanentna weryfikacja. Jak w firmie. Czy na pewno pracujemy zgodnie z szefem, czy po swojemu? I teraz, jako Kościół jesteśmy zanurzeni, jako ci zawołani, jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wyszliśmy z tego żywi i wszystko zostało nam wybaczone. Wszystkie balasty, wszystkie nasze poczucia winy, wszystkie nasze naleciałości, wszystko, co niesiemy jako bagaż, zostało przebaczone. Zostaliśmy z tego wyzwoleni. Dlatego jesteśmy zaproszeni, żeby stanąć jako lud razem przy Nim. I mamy Boga, który mówi, ja wyzwoliłem cię. Nie musisz się wyzwalać. Ty się nie zbawiasz. Ja cię zbawiłem.
Wiecie, co to znaczy? Apokalipsa mówi, jeśli chcesz być zwycięzcą, idziesz ze zwyciężającym Panem, a nie pchasz się przed czołgi. Idziesz z Nim, bo On jest zwycięzcą. On jest tym, który prowadzi Kościół. Kolejna rzecz, do której chciałabym, żebyśmy weszli teraz, to jest ta metafora ciała. Bardzo mocna, zwłaszcza w tekstach Pawłowych. Kiedy myślimy o ciele, pozwoliłam sobie na takiego JPG-a, bo myślimy o ciele w ogóle. Kiedy myślimy o ciele i wracamy sobie do 12 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, to w tym tekście słyszymy następujące rzeczy. I teraz zapraszam Was do tego, żebyście patrząc na ten slajd i uświadamiając sobie, że to tak samo dotyczy Waszych żon, córek, sióstr i tak dalej, prawda? Jak i Was, synów, braci, ojców i tak dalej. Żebyśmy sobie teraz uświadomili, o co Bogu chodzi. Podobnie jak jest jedno ciało, bo my mówimy, Panie, no więcej niż jedno, co nie? Składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak jest i z Chrystusem. I teraz jak to się dzieje? Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Co nas czyni ciałem Chrystusa? Boży Duch. Skąd wziąć tego Bożego Ducha? Masz go w sobie. On nie leci z kosmosu, żeby w tobie zamieszkać. On mieszka w tobie. Czy ma wolność działania? Każdy zna odpowiedź. Boży Duch sprawia, że czujemy się częścią. Boży Duch chce nam ciągle uświadamiać, że przynależysz, że nie jesteś znikąd, że nie jesteś bezdomny, że nie jesteś do kitu, że się nie nadajesz, bo jedna czy druga, trzecia sprawa zawiodła. Boży Duch, który jest w nas, którego nam nigdy nikt nie odbierze, bo jest zamysł Boga, On nam ma przypominać, stanowisz część ciała, które łączy się z Jezusem przez Jego Ducha. I jakby ktoś nawet pomyślał, ja się tu nie kwalifikuję, bo moje życie wcale tak nie pokazuje. Myślę, że po to się też tu spotykamy, żebyście to powiedzieli swoim kolegom, znajomym, w pracy, gdziekolwiek. To nie jest tak, że ty się nie kwalifikujesz. Jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy nie należałoby do ciała? Ja nie jestem taki jak ty, ja nie umiem tak przychodzić na spotkania, ja nie umiem się tak modlić. Jest w tobie Boży Duch. Spotkaj się z Nim. On tworzy z nas wszystkich jedność. Ty przynależysz taki, jaki jesteś. Wielokrotnie mamy to przekonanie, że stanę się Kościołem, czy będę przynależał, jak coś zrobię. Nie. Jak do mnie dotrze, że ja przynależę i że mam na starcie, w pakiecie. Ja mam z czego wystartować? Z przynależności, którą mi daje Pan Bóg przez swojego Ducha. Od tego zaczynamy, nie zaczynamy od zera. I teraz, kiedy Pan Bóg mówi o tym współdziałaniu, to przez świętego Pawła mówi, Bóg tak jak chciał stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? Specyfikacja i różnorodność. Ja jestem między innymi wykładowcą Starego Testamentu. W Starym Testamencie bardzo mocno doświadczamy tego, jak Pan Bóg kocha różnorodność, zwłaszcza w Księdze Rodzaju, w 10 rozdziale 11. Różnorodność jest zamierzona przez Boga. Dlaczego? Dlatego, że różnorodność daje nam możliwość współpracy, współdziałania. Różnorodność sprawia, że jesteśmy w stanie siebie nawzajem uzupełniać. W Kościele jesteśmy, każdy z nas jest bogactwem. I nie ma znaczenia, ile wnosisz, jest ważne, że odpowiadasz, że pozwalasz sobie dzisiaj odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa i być Kościołem.
Myślę, że doświadczenie tego, kim jestem dzisiaj, ono sprawia, że mamy taką trampolinę, z której możemy wystartować, z której możemy się odbić. I mamy dalej świętego Pawła, który mówi: raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Co to są za członki? Jest taki artykuł księdza profesora Dębczewskiego, który analizując tą frazę mówi: a przyjrzyjmy się, co dla Boga znaczy słabe w całej Biblii. Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swoim świętym mieszkaniu. Bóg opiekuje się ubogimi, Bóg opiekuje się niewolnikami, Bóg opiekuje się przybyszami. Jaki jest fokus, jaka jest uwaga Kościoła, który idzie za Bogiem? Na tych, którzy są najsłabsi. To jest zaproszenie, dlatego że Pan Bóg tak patrzy. To nie znaczy, że tracimy na Jego uwadze skierowanej do nas. Tylko mamy Boga, który mówi: chodź, pójdziemy razem do tych, którzy są słabi. To jest azymut, który wskazuje nam Pan Bóg. On mówi: ty patrzysz na mnie, a ja ciebie prowadzę. I przy mnie się nauczysz, jak odnosić się do tych, którzy są słabi. Przy mnie się nauczysz. I te słowa są bardzo istotne. Robię to, ponieważ mój Bóg to robi. Patrzę na takich ludzi ze szczególną atencją, ponieważ mój Bóg tak patrzy. Ponieważ ja jestem w Jego Kościele i za Nim idę. Dlatego tak patrzę. Dlatego mam tak uwagę ukierunkowaną. Bo On tak patrzy. To jest dla nas motywacja. Czego doświadczamy jako ciało? Tak jak doświadczamy w swoim ciele, my zmieniamy się ciągle. Jesteśmy kształtowani. Kościół jest formowany przez Boga. I na tyle, na ile słuchamy Boga, na tyle poddajemy się tej formacji. Zatem pytanie podstawowe o tą książkę. Poddanie się formacji, którą prowadzi Pan Bóg, jest oddaniem się w dobre ręce. To nie będzie wycinanie, wykrzewianie i ścinanie głów. To jest ktoś, kto wie, jaki potencjał w Tobie złożył. To jest ktoś, kto chce ten potencjał wydobyć. To jest ktoś, kto Ci mówi: ja wiem, co w Tobie siedzi. Ja nie pozwolę, żeby to się zmarnowało. Jak znacie słowo zazdrość Boga z Biblii, to właśnie to się kryje pod zazdrością Boga. Pan Bóg mówi: ja wiem, co w Tobie złożyłem. Ja nie zgodzę się na to, żeby ktoś Ciebie zniszczył, czy żebyś Ty siebie zniszczył. Jesteś za dobry, za mądry, za dzielny. Nie zgadzam się na to. Pan Bóg mówi: ja Cię będę prowadził. Ja nie odpuszczę. Co się jeszcze z tym wiąże? Pamiętacie garncarza? Jeremiasz idzie do garncarza, Pan Bóg mówi: idź do garncarza i się przyjrzyj. Co się staje, jak garncarzowi coś nie wychodzi? Tak jak mu ulepi się nie tak, zmienia. Mamy Boga, który mówi: ponieważ ja Ciebie zapraszam, ja biorę za Ciebie odpowiedzialność. Jesteśmy Jego, będąc Kościołem, odpowiadając na Jego wołanie. To jest trochę taka etykietka, taka pieczątka przybita na nas. Przynależy do Boga. Pan Bóg mówi: podpisuje się pod Tobą. Patrzcie, co to znaczy. Bóg się pod Tobą podpisuje. Bóg mówi: tak, jest okej. Ty jesteś Kościołem. Podpisuje się pod Tobą. Ktoś stoi za Tobą. Myślę, że czasem stawia się pytanie, czy ktoś we mnie wierzy. Po co ja mam to robić? Widzi ktoś jakiś cel? Ma ktoś jakąś wizję? Zazwyczaj mało kto. Pan Bóg ma wizję. Pan Bóg mówi: ja się pod Tobą podpisuję, ja wiem, co w Tobie złożyłem, współpracuj ze mną, ja Cię poprowadzę. Tak chcę prowadzić Kościół. Od czego się to zaczyna? Zostajemy zaproszeni do tego, żeby pozwolić Jego świętości przeniknąć nas.
Biblia bardzo mocno mówi, ty się nie stajesz święty, ty wpuszczasz Boga, który jest święty w ciebie i On promieniuje z ciebie swoją świętością, bo On jest jedynie święty. Zatem wpuszczamy Boga. Dzisiaj jadąc, miałam przyjemność usłyszeć, jak wzajemnie się wspieracie. I jak na przykład podejmujecie też za to, żeby w siebie nawzajem wspierać, post. Post jest po to, żebyśmy zrobili miejsce, by Bóg mógł wejść. Po to, żeby z każdym porem naszej skóry wychodził Pan Bóg do innych ludzi. To się dzieje wtedy i wtedy nabiera mocy, kiedy my widzimy, że Bóg żyje. Czyli, że mamy do czynienia z osobą, która zwyciężyła, zmartwychwstała, nic go nie pokonało i on jest tutaj i żyje. Co to znaczy? To nie jest tak, że nie wiadomo, co będzie. Istotą Kościoła jest żyjący, zmartwychwstały Jezus. Jak patrzymy na dzieje apostolskie, to jest baza, to jest priorytet. Żyjący, zmartwychwstały Jezus, to jest priorytet. O Niego chodzi. Wszystko jest w Jezusie, wszystko jest poprzez Jezusa. Zmartwychwstałego. Jego zmartwychwstanie zmienia wszystko. Do czego prowadzi też nas? Do dostrzegania Jego wartości. I teraz, kiedy myślimy o tym, że stanowimy jedno ciało jako Kościół, to mamy Boga, który mówi, jak idziesz za mną, to jak odciągasz wzrok ode mnie, to jesteś w stanie w świecie zobaczyć, jakby przeze mnie jesteś w stanie w świecie zobaczyć moje ślady. Bo idziesz ze mną, uczysz się mnie. Co nam daje widzenie działania Boga? Jak widzę działanie Pana Boga, mówię, o, tu działa Bóg, widzę. To jest wartościowe, Bóg jest wartościowy. Oddaję Mu chwałę. Oddawanie chwały Bogu, to nie jest mówienie, Bóg jest wielki, Bóg jest wszechmocny. To jest konkret. W tu, Panie, w tym działaniu, dzisiaj w tym dniu, dzisiaj w tym dojeździe, dzisiaj w tej rozmowie widzę Twoją wartość. Bądź błogosławiony. To jest konkret. Dlaczego ten konkret jest ważny? On buduje w nas przekonanie, że Bóg działa cały czas. Kościół to jest żywe ciało, które na żywo widzi działającego Boga. Na żywo widzi. Nie nauczyło się z przeszłości. Na żywo widzi. Na żywo wyznaje, na żywo błogosławi. Na żywo uwielbia. Teraz. Teraz, kiedy widzę Jego działanie. Jak widzę raz, raz błogosławię. W głowie, w myślach, jakkolwiek, ustami, jakkolwiek. Czego jeszcze doświadczamy, kiedy jesteśmy jednym ciałem? Kiedy Pan Bóg nas prowadzi ku zrozumieniu, na czym polega jedno ciało? Doświadczamy tego, że On sam zatroszczy się o naszą trwałość. To, co nas podtrzymuje i będzie podtrzymywać, to jest Jego Duch i On sam się o to zatroszczy. I teraz, kiedy patrzymy na listy Pawła, zwróćcie uwagę, na co cały czas Paweł przesuwa uwagę swoich odbiorców. Na Jezusa. Cały czas na Jezusa. On im daje rady, co konkretnie mają robić. Ale cały czas im mówi o Jezusie, cały czas im mówi o Ewangelii, cały czas. To jest w centrum. Jakie jest nasze zadanie? Uczyć się i uczyć się. Jezus nas zaprosił do Kościoła jako uczniów. To jest fenomenalna sprawa. Plus ucznia. Możesz się mylić. Gorzej z nauczycielem. Od niego się wymaga. Uczeń, nie przygotowałem się dzisiaj, nie wiem jeszcze, panie profesorze, nie wiem, nauczę się. Dobrze, poprawię się. Jesteśmy uczniami. Świetna sytuacja. W Kościele jesteśmy uczniami. W Kościele się uczymy słuchać Boga. W Kościele się uczymy siebie nawzajem. W Kościele uczymy się współdziałania. Uczymy się. Co to znaczy? W porządku, jeśli są błędy. To jest znak, że się uczymy, zwłaszcza na błędach. W porządku, jeśli przychodzą, odchodzą ludzie. Uczymy się. I jeszcze jedna świetna rzecz. Kochajcie wasze żony tak, jak Chrystus kocha Kościół. Fenomenalne jest w Biblii, w tym
przekazie Pana Boga o sobie, bo Biblia jest o tym, jaki jest Bóg. Biblia nie jest o tym, co mamy robić. Biblia jest o tym, jaki jest Bóg. I jakby jak patrzymy na Niego, to z tego wszystko wynika. I mamy Boga, który mówi, wiesz, ja was kocham tak, jako wszystkich, jako wspólnotę, tak jak ty kochasz swoją żonę i jakbyś ty tak kochał swoją żonę, jak ja kocham wspólnotę. I teraz moglibyśmy te dwie miłości do siebie przyłożyć i pomyśleć sobie, ile możemy przyjąć z miłości Boga w Kościele. Ile też czułości i serdeczności. Takiego zapatrzenia się Boga w nas. Takiego ciepła, takiej możliwości jakby wyrażania wszystkich emocji, bycia sobą. Pozwalania sobie na to, że jestem człowiekiem, a nie tylko mieszczę się w schemacie mężczyzny. W schemacie. Jestem człowiekiem. Paweł, kiedy mówi o Kościele jako ciele, mówi też o jedności. I mówi, to nie jest tak, że jedność tworzycie wy. Jedność tworzę ja, mówi Jezus. Jedność Pan Bóg tworzy przez Eucharystię, przychodząc w Eucharystii do każdego z nas. I temu jest też poświęcony fragment pierwszego listu do Koryntian. Dlaczego? Dlatego, że ty przyjmujesz Jezusa i Jego ciało w sposób fizyczny też łączy nas wszystkich. On w nas poprzez Eucharystię tworzy jedność. Zwróćcie uwagę, że kiedy pada ten fragment w liście do Koryntian, to tam są uwagi o sposobie funkcjonowania Koryntian podczas Eucharystii. I Paweł, zanim zacznie ich pouczać, myśl o drugim i wie, że to tak nie działa. Bo jak ktoś ci powie, zrób tak, zrób siak, to nie zadziała. Ale jak ktoś ci powie, twój mistrz, twój szef, Jezus, robi tak, to hello. To wiesz, dlaczego to robisz. Wiesz, z kim to robisz. Chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Jest udziałem. Jest byciem wy. My liczni stanowimy jedno ciało. Co daje fakt, że spożywamy? W mentalności semickiej zasiadanie razem przy stole jest oznaką wejścia w przyjaźń. Żyd ortodoksyjny nie usiądzie z nikim, żeby jeść, jeżeli nie zamierza z nim wejść w przyjaźń. Mamy Eucharystię. Mamy zaproszenie, żebyśmy weszli w przyjaźń z Bogiem. My wszyscy, tacy jacy jesteśmy, w takich kondycjach, wszyscy, ci z nas, którzy są w lepszej kondycji, ci, którzy są w gorszej. I wszyscy przy tym stole się spotykamy. Zaczęło się od 12, którzy mieli być tego świadkami. Świadkami zmartwychwstałego, którzy przez to, że będą się Jego trzymać, poniosą to dalej. Zweryfikowało się to potem w różnorodności. Patrzymy na dzieje apostolskie i myślimy sobie, świetne ciało Chrystusa, co nie? Judeo-chrześcijanie, etno-chrześcijanie, czyli z pogan, wcale się nie dogadują. Ci mają pretensje do tych, że zaniedbują ich wdowy, ci mają pretensje do tych, że nie mogą głosić słowa, ciągle są podziały. Tak, Jezus nie powiedział, będzie idealnie. Kościół to jest takie ciało, taki organizm, który nigdy nie choruje. Jak papież Franciszek mówi, że Kościół to jest szpital, to nam pokazuje, że to ciało Jezusa, Kościół, ono choruje. Ale w tej chorobie nie traci łączności z Jezusem. Ono jest cały czas Jezusem. Cały czas jesteśmy przez Niego przeniknięci. Choroba to nie jest problem dla Boga. Nasz grzech to nie jest problem dla Boga. To jest problem dla nas. Nie dla Boga. Bóg to może od ciebie zabrać, ale jak ty się tego trzymasz, w Kościele jesteśmy po to razem, żebyśmy sobie nawzajem pokazywali na Niego i pokazywali sobie, gdzie są realne problemy, a gdzie ich tak naprawdę nie ma.
żebyśmy mówili sobie nawzajem o potędze Boga. Jak mówili? Mówili sobie przez wzajemne wsparcie. Kiedy mówimy, Kościół jest jednym ciałem, to dlatego, żeby cały funkcjonował. I teraz jest pytanie o to, jakby komu pomogę w tym Kościele? Do kogo mnie Jezus kieruje? Jak Jezus widzi moją rękę w tym zestawie? Kogo mam podtrzymać? Jak Jezus to widzi? Panie, otwórz moje oczy, żebym widział, co Ty planujesz. Żebym widział, jak Ty chcesz mnie poprowadzić. Jak Ty we mnie zrealizujesz swój Kościół. Kiedy mówimy o apostołach, bo to jest początek Kościoła, mówimy apostello. Wysłani od. Jak satelita. Na czym polega sukces satelity, jak ma łączność z centrum, które ją wysyła? Jak straci łączność, umiera śmiercią kosmiczną. Przestaje istnieć. Istota naszego funkcjonowania w Kościele, w tym aspekcie posyłania, to jest bycie na jednym uchu z Bogiem. Na łączach z Bogiem, bo Ty jesteś posłany jako reprezentant tej osoby, żebyś dobrze wiedział, o co temu Bogu chodzi. A jak nie wiesz, to się dopytaj. Na łączach z Bogiem cały czas. Tak funkcjonuje misja prorocka Kościoła. Profiemi mówić w imieniu, czyli duże ucho, jak Pan Bóg to widzi. Czy jak biorę się do upominania kogoś, jestem pewien, że Pan Bóg tak to widzi? Czy jak biorę się do promocji jakiegoś dzieła, czy do rozpoczęcia jakiegoś dzieła, jestem pewien, że Pan Bóg tak to widzi? Czy potem powiemy, Panie, pobłogosław to, co żeśmy wymyślili? Co nam daje fakt bycia na jednym uchu z Bogiem? Sukces. Bo jeżeli to jest Jego, to to przetrwa wszystko. Dlatego potrzebujemy wchodzić w Jego myślenie. Dlatego spokojnie jesteśmy uczniami. Dlatego Kościół to jest cały czas ludzie wtrybiani w myślenie Pana Boga. Odpowiadający, a nie pierwsi. Odpowiadający. I dalej mamy Boga, który mówi do nas. Z przestrzeni Kościoła wychodzisz, czyli będąc Kościołem, kontaktujesz się ze wszystkimi, którzy może słyszą, a nie odpowiadają, albo nie słyszą. I oni nie są gorsi. Ja do nich także mówię. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka tygodni temu było czytanie z Ezechiela, w niedzielę chyba, z 3 rozdziału Ezechiela, czy z 18, był tam taki tekst. Jeżeli ja mówię do bezbożnego i potem mówię mu, że grzeszy, i potem ciebie wysyłam, żebyś mu, i tekst oryginalny mówi, żebyś mu wyjaśnił, co ja mówię do niego, a ty nie pójdziesz, to ciebie obarczę winą za niego. Ale kto tu jest działającym? Pan Bóg mówi, ja mówię do tego człowieka. On mnie słyszy. Powiem do ciebie, jak ci powiem, idź do niego i mu wytłumacz, że ja mówię do niego. I tu pojawia się jeszcze jedna ważna rzecz. Ja myślę, że jesteście tego świadomi, ale jeżeli nie, to jako kobieta bardzo chętnie wam to potwierdzę. Macie ogromny autorytet jako mężczyźni. Macie ogromny autorytet. Jeżeli ten autorytet jest wpuszczaniem Pana Boga, to jest fenomen. To jest fenomen. Jeżeli jest wpuszczaniem Pana Boga, czyli jeżeli przez Ciebie światło Boże może wchodzić w życie ludzi. To jest fenomen, bo macie autorytet. Sami dobrze wiecie, z ilu ludziom pomogliście spotkać Boga. Z iloma ludźmi gadaliście o Bogu. Jak to jest bardzo istotne. Nawet przy egzegezie tekstu biblijnego, tak zwany chłopski rozum to jest podstawa. Kobiety muszą się tego uczyć. Teraz jeszcze kolejna rzecz, to nie będzie do zamęczenia, ale jeszcze jeden obraz, który chciałabym, żebyśmy przywołali, to jest obraz Bożej budowli. Co to znaczy? Mamy Boga, który mówi, wy budujecie, in statu fieri, stajemy się, a nie jesteśmy gotowi. Czyli druga wersja tego uczniostwa. I teraz jest pytanie,
Co to znaczy, że my budujemy? My budujemy żywą świątynię. Budujemy ją razem, czyli tworzymy, czyli każdy przykłada swoją rękę. Jak jest z procesem budowania? On jest cały czas otwarty, on się cały czas dzieje. Jak nie przyłożyłeś ręki do tej pory, możesz przyłożyć teraz. Jak widzisz sąsiada, który może przyłożyć rękę do budowania, żeby usłyszeć Boga i nieść w świat to, co Pan Bóg mówi, przez zwykłą codzienność naszą, w zwykłej naszej codzienności, to powiedz to temu sąsiadowi, jak ty widzisz, że on jeszcze tego nie usłyszał. Jednak bardzo jest istotne, na czym budujemy. Paweł mówi, fundamentem jest Jezus Chrystus. Zgodnie z łaską Bożą, którą mi dano, jako roztropny budowniczy położyłem fundament i ktoś inny na nim buduje. Budujemy na Jezusie. Wszystko jest odwołane do Jezusa. Wy się to na tym lepiej znacie. Przepraszam, jeśli to nie są dokładnie fundamenty. Internet mówi, że to są fundamenty. Jeśli nie są, przepraszam. No to później wyjaśnicie mi, co to jest. I teraz, dlaczego fundament? Teraz patrzcie, co znaczy fundament. Dobrze położony fundament, wszystko stoi. Na dobrym miejscu wykopany fundament, dobrze zrobiony, wszystko stoi. Czy trzeba myśleć? Bez myślenia się nie da. Jeżeli widzisz, to jest nielogiczne, jeżeli czytasz o Bogu i wydaje ci się, że w tym czymś Pan Bóg jest zły, to znaczy, że coś źle zrozumiałeś. Weryfikujmy się. To jest coś, co jest łatwiejsze dla kobiet. Kobieta się ciągle będzie weryfikować, sprawdzać, poprawiać. A mężczyźni, jak już stoi, to po co to zmieniać, co nie? No, ale to jest zaproszenie. Weryfikujmy. Czy ja naprawdę buduję na Jezusie, czy na swoim wyobrażeniu Jezusa? Czy ja słyszę Jego, czy słyszę siebie? Jak to weryfikować? Ano tak. Biblia, Biblia, jeszcze raz Biblia. Sięgamy od samego początku, od Starego Testamentu. Co nam mówi Stary Testament? Bóg przychodzi do tej budowli, którą tworzycie, ale wasza budowla go nie zamyka. Bóg nie mieszka w świątyniach budowanych ludzką ręką, on tam przebywa. Przebywa. Udziela swojej obecności. Przebywa. Świątynia Jerozolimska z czasów Jezusa. Makieta. Kiedy Paweł mówi o Kościele jako o świątyni, jako o budowli, mówi, świątynia jest święta, bo mieszka w niej święty Boży Duch. Odpowiadając na wezwanie Boga, stając się Kościołem, stajemy się święci, bo mieszka w nas Boży Duch. On nas takimi czyni. Ta świadomość jest bardzo ważna, bo to nas nobilituje, to podnosi naszą godność. I teraz na miejscu świątyni jerozolimskiej stoi dzisiaj meczet. Pan Bóg mówi, to nie ma znaczenia, gdzie ty jesteś, czy firma, w której pracujesz, sprzyja twojemu byciu chrześcijaninem. Zapytaj się mnie, jak ja ciebie widzę. Pan Bóg mówi, nic się nie zmieniło z mojej obecności wśród ludzi, mimo że tam dzisiaj stoi meczet, a nie świątynia żydowska. Nic się nie zmieniło z mojej obecności między ludźmi. Dlaczego? Pan Bóg mówi, bo tak jak w świątyni jerozolimskiej podtrzymywaliście przez menory, przez ich światło obecność Boga żywego, tak Pan Bóg mówi, ja cały czas jestem, bez względu na to, czy się menora świeci, czy się nie świeci? Ja jestem. Czy się światełko w tabernakulum świeci, czy prąd wyłączyli i się nie świeci? Pan Bóg mówi, ja jestem. Młodzież wchodzi do klasy i mówi, krzyża nie ma, nie modlimy się. Modlimy się, Pan Bóg jest. Nawet jak krzyż nie wisi. Mamy Boga, który swoją obecnością wszędzie chce nas przekonać, że jeżeli idziemy za Nim, nie ma dla nas miejsc, które są B. Nie ma dla nas miejsc, które są bez Boga. Bóg jest wszędzie, wszędzie możesz Go spotkać. Tylko się otwórz na Jego działanie i Jego sposób funkcjonowania, nie na nasz. To nie będzie według naszego scenariusza. I to jest ten minus. Bo to jest pytanie zawsze, czy ja dobrze idę?
Jezu, czy ja dobrze idę? Tak formułujmy to pytanie. Pokaż mi, jak Ty to widzisz. Jak nie słyszę, biorę i czytam. I słucham. Jego, nie siebie. Wtedy będziemy świecić. Tylko w tych okolicznościach. Jeżeli podłączymy się do Niego, to jest prąd. My jesteśmy tylko żarówką. Żeby nam się nie wydawało, że jesteśmy prądem. Nie jesteśmy. I ostatnia rzecz. Kościół jako oblubienica to tylko na zaznaczenie. Zapraszam Was do Apokalipsy. Ona nam pokazuje, jak Pan Bóg widzi bliskość z całym Kościołem. To jest obraz na końcu Apokalipsy. Apokalipsa jest fenomenalną, bardzo pozytywną księgą. Naprawdę. Ona jest o tym, jak Pan Bóg walczy o każdego człowieka i prowadzi wszystkich do bliskości. Wejdą tam nawet ci, którzy do końca nie potrafili Go wybrać i On tam ich będzie leczył. Kościół jako oblubienica, zwróćcie uwagę, nie żona. Dlaczego? Kochana oblubienica. Nie, już 30 lat, już raz powiedziałem, że ją kocham, to już nie muszę tego powtarzać, co nie? Pan Bóg mówi, nie dlatego mówię, że Kościół to oblubienica, czyli jesteś cały czas kochana. I teraz mamy Boga, który mówi, w Kościele buduję bliskość ze mną. Taką bliskość, której każdy z nas indywidualnie czuje się bezpiecznie. Jesteśmy akceptowani, nie musimy być jacyś, jesteśmy akceptowani. I teraz wasze zadanie, zanieść to dalej. Dlaczego zapraszamy ludzi do Kościoła? Żeby oni rozpoznali, jak bardzo, ja powiem coś, co jest oczywiste, jak bardzo Bóg ich kocha. Wszyscy tego potrzebujemy. Zatem oblubienica i duch wołają, przyjdź. Przyjdź, Panie. Wyglądamy Ciebie wszędzie. Wyglądamy Ciebie działającego w naszych firmach, wyglądamy Ciebie działającego w szkołach, wyglądamy Ciebie działającego w domach, na parkingu, w sklepie, u mechanika. Wyglądamy Ciebie, Boga działającego tutaj. Idę w dane miejsce i wiem, że Pan Bóg tam jest i pokaże mi, jak On działa. To jest oblubienica i duch wołają, przyjdź, pokaż, otwórz moje oczy na Ciebie obecnego. Zatem patrzymy się, drodzy Panowie, bo bez patrzenia na Niego Go nie rozpoznamy. Bez patrzenia na Niego Go nie rozpoznamy, bo nie będziemy widzieli, kogo szukamy. Bardzo dziękuję. Odpowie na pytania, które się pojawią, dlatego jest teraz czas na pytania. Jeśli ktoś ma pytanie, to bardzo proszę, służę mikrofonem. To ja pozwolę sobie zadać pytanie takie o biblijnych mężczyzn. Chciałem zapytać, którzy wiele cnót takich posiadają, i od których się wiele możemy uczyć. Natomiast moje pytanie jest następujące. Który z tych biblijnych mężczyzn tak najbardziej jak gdyby przystaje do rzeczywistości, do takiego wzorca, których najbardziej powinniśmy naśladować właśnie z tych mężczyzn biblijnych w dzisiejszych czasach? Jezus. Bo wiecie, no bo jakby jak będziemy naśladować, ale nie, to nie jest prześmiewcze oczywiście, to jest absolutna prawda. Dlatego, że jeżeli będziemy naśladować kogokolwiek, to może się okazać, że nie idziemy za Jezusem. Bo akurat patrzymy nie na to, co się w nim, jakby co z Boga się w nim odzwierciedla. Więc tu Jezus jest. Popatrzcie na Józefa. On trzyma Jezusa. Z jakiego powodu znamy Józefa? Tylko dlatego, że się załapał ze względu na Jezusa. Dlaczego znamy Maryję? Tylko ze względu na Jezusa. Jeżeli oni nam się wysuną na przewodzenie, na plan pierwszy, Józef czy Maryja, możemy się rozminąć z Jezusem.
Więc na nich patrzymy właśnie, żeby patrzeć, jak oni, jakby, jak oni widzą Jezusa, w sensie, żeby przesuwali nasz wzrok na Jezusa. Czy są jeszcze jakieś pytania może? Za chwilę połączymy się z Jasną Górą. Ja z tej strony jako współgospodarz chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za udostępnienie właśnie tutaj kaplicy nam. Chciałem też podziękować moim współbraciom ze wspólnoty Męży Świętego Józefa za pomoc w organizowaniu właśnie tego spotkania. Chciałem serdecznie podziękować Krzysztofowi za profesjonalną transmisję, którą właśnie tutaj organizował. Ale największe podziękowania chciałem złożyć właśnie tutaj na ręce siostry Joanny, że zechciała znaleźć czas, przyjechać do nas, podzielić się swoją wiedzą, umocnić nas i wesprzeć właśnie w naszych poczynaniach męskich, tak jak siostra mówiła, że my jako mężczyźni to trochę takie proste konstrukcje jesteśmy, że jak Pan Bóg mówi do nas, to my tego nie słyszymy, bo my, albo jak daje nam znaki, to my tego nie słyszymy, a my jako mężczyźni to lubimy konkrety, prawda? A Pan Bóg zazwyczaj chce nam coś powiedzieć, tak nie, może nie wprost. Kobiety to doskonale rozumieją, ale z nami jest trochę trudniej. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania i duże brawa dla siostry. One się mnie nie należą, one należą się Wam. Za to, że chcecie iść ku Jezusowi. One się Wam należą. To jest podstawa. Dlatego, że wielu ludzi przez Was może spotkać Jezusa. Rozumiecie? Spotyka ich przez Was. Oni przez to będą lżej żyć. Będzie im łatwiej w życiu. Uszczęśliwiacie ich w ten sposób, dając im Jezusa. Co może być więcej? Jemu chwała. Jej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję.